wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Krakowski splin, madam. No właśnie, i to słońce jest chyba bardzo potrzebne w takich sytuacjach, w które czasem wpadamy, zwłaszcza o tej porze roku. Ja dzisiaj przeczytałam jeden z postów na naszym radiowym Facebooku. Ktoś napisał, że jest rzeczywiście już nie fajnie w porównaniu na przykład do Hiszpanii, w której są przyjaciele. I tak jest, proszę Państwa, od samego rana zapowiadam, że będziemy dziś próbować przegnać splin, który nas dopada, ale mamy pretekst również do tej rozmowy, bo będzie bardzo poważne w Poznaniu, proszę Państwa, pierwsze Wielkopolskie Forum Zdrowia psychicznego. I w związku z tym wydarzeniem, a także z tym splinem, który nas dopada, witam w studiu panią Agnieszkę Frąckowiak. Dzień dobry. Wiceprezesa Stowarzyszenia, wiceprezeskę Stowarzyszenia Psychosomapolis i pana doktora nauk biologicznych, a także psychologa, pana Bogusława Stelcera z Zakładu Psychologii Klinicznej naszego Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry pani, witam państwa serdecznie. To wyjdźmy od podstaw, co to takiego jest ten splin? Chandra. Mała depresja, bo nie ta wielka chyba jeszcze. Ja bym powiedział tak, że to są takie małe jesienne smuteczki, kiedy nie ma dynamiki, nie ma energii, niewiele się chce zrobić. Nie ma nadziei na coś fajnego do przodu, jak wakacje, tak? Czy nadziei? Tak, nie, może nadzieja jest, ale jest ona tlona i przechowywana gdzieś w środku, natomiast może i brakuje wiary w to, że to, czego pragniemy, spełni się, że nasze oczekiwania znajdą swój taki realny wyraz. To jest chyba to. Splin, smuteczek, barwa pogoda, to są te wszystkie neologizmy. Dopada pana czasem? Czy mnie dopada splin? Mnie czasem dopada chandra, ale wiem, że muszę coś robić, że muszę działać. I to jest to. Nie poddawać się bezradności. Zastanawiam się, w czym jesień jest gorsza na przykład od zimy. Czy zima jest bardziej optymistyczna, bo już gdzieś tam na horyzoncie wiemy, że niedługo przyjdą cieplejsze miesiące, pojawi się więcej tego słońca i rzeczywiście optymizm w nas gdzieś tam się budzi, a jesień jest taka, no, jeszcze przed nami zima, nie będzie. Jak Smurf Maruda dosłownie. A jedna miła perspektywa, jaka się z tym wiąże, to Boże Narodzenie. Ale kiedyż ono? Jak daleko do niego? Boże drogi, czy można by waloryzować pory roku? Ja myślę, że każda ma swoje znaczenie. Jesień również. Jesień może być tym czasem zbierania owoców, pewnej takiej refleksji, wyciszenia, może i większego kontaktu ze sobą. Pozwólcie państwo, ja będę nieustannie może bronił tej pory roku, tak? Nie jest pan pierwszy w tym studiu. Muszę panu powiedzieć, że są ludzie, którzy rzeczywiście bardzo sobie cenią tę porę roku właśnie za to, o czym pan mówi. Za tą możliwość skupienia się nad sobą. Wyhamowania pewnego. Właśnie wyhamowania i większy kontakt. Ale powiem inaczej, tak? Ja postrzegam człowieka zawsze w środowisku, w którym żyję. I czy też w otoczeniu. I proszę zobaczyć, nawet w tej chwili zerkam przez okno, siłą rzeczy zamknięte, żeby odgłosy z zewnątrz nie dochodziły nam do studia. Są przepiękne kolory liści na drzewach. I powiem państwu szczerze, że uwielbiam takie rzeczy i będę gorąco do tego zachęcał. Spacery po liściach. Bardzo mi brakuje tego. Jestem troszkę kontuzjowany. Mam problemy z nogą w tym roku. Ten zapach, tak? Tak, ale brakuje mi czegoś takiego. Wiecie, spacerowania po Puszczy Noteckiej w poszukiwaniu grzybów na przykład. Zawsze chodzę tam z aparatem fotograficznym. Natura potrafi zaskoczyć. Odnajduję piękne miejsca. A już sfotografować borowiki rosnące, to jest coś cudownego. Polecam każdemu. Ale gdyby taki spacer był receptą na wszystko, to właśnie pewnie byśmy się tutaj dzisiaj nie spotykali. Niestety no, są takie stany, na które ten spacer nie trafia do wielu właśnie to. I co wtedy? Ja myślę, że trzeba przekonywać. Nie chcę mu powiedzieć jakimiś psychologicznymi sztuczkami, ale pewnie czujemy się lepiej, gdy jesteśmy dobrze osadzeni w środowisku, w którym żyjemy. To jest to. Nie chcę używać słów takich jak wyobcowanie, tempo życia, stres, brak kontaktu z własnymi emocjami, z miejscem, w którym żyjemy, czy też życie w sztucznym środowisku, ale powiem inaczej. Jednak jakaś taka prostota, tak? I właśnie to przyhamowanie są bardzo terapeutyczne, są bardzo dobre dla nas. Trzeba umieć się otworzyć jakby i powiedziałbym tak, dojrzeć, dostrzec. A muzyka? Panie doktorze, bo pan powiedział tutaj przed anteną, że terapeutyczne walory progresywnego rocka to jest coś, o czym mógłby pan porozmawiać. Czy muzyka, bo w programie tego forum, o którym za chwilę powiemy, również tak, o muzyce, rola muzyki w takim pozbywaniu się tego, co smutne i trudne, znacząca?
Zdecydowanie tak. Powiedziałbym, że muzyka to przestrzeń między dźwiękami, do której to przestrzeń zaprasza ludzi, którzy właśnie czegoś poszukują. I muzyka bardziej głęboka, może ambitna, warściowa, piękna, tak? To można pozwolić się ponieść. W listopadzie fadu bardzo modne bywa. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale w Polsce rzeczywiście również w stacjach radiowych i w domach, no wiem to stąd, że mam znajomych, którzy właśnie tą smutną, rzewną portugalską muzykę, no, kultywują, mimo że ona taka smutna i rzewna, bo to jest jakby w tym samym klimacie, w którym my się czujemy. Ale jest też piękna. Ja fado znam zaledwie z audycji Marcina Kedwińskiego, Niedzielnych, tak? I zresztą sobie bardzo cenię takie audycje i powiem szczerze, że też daj Boże, żeby jak najwięcej takich było w eterze, żeby rozgłośnie radiowe emitowały coś takiego. Jest przede wszystkim piękna, liryczna, sentymentalna i też może do tego, jeśli już jestem o Kedwińskim, stingle, jak on to używa, czyli jakieś utwory Stinga na singlach gdzieś nadane, no urozmaicają. Ja myślę, że one wnoszą koloryt, tak? Muzyka jak najbardziej, jako środek wyrazu z jednej strony, jako środek wyrazu naszych emocji, wewnętrznych stanów, naszego ducha. No dobrze, to schodzimy na ziemię w takim razie. Idziemy sobie pospacerować w tych liściach, zakładamy sobie słuchawki. W słuchawkach może być na przykład Sting, powiedzmy, albo jakiś inny, cokolwiek pasujący bardziej do naszych upodobań muzyczny klimat. I już? Nie, to chyba z drugiej strony musi być podmiot, który to słucha, ale też nie chciałbym trywializować, to nie powinna być tylko taka prosta recepta, tak, że słuchawki na uszach, idę sobie i jest pięknie. Natomiast otwartość na to, umiejętność dostrzeżenia, zobaczenia, to jest bardzo proste. Osaczacie mnie państwo trudnymi pytaniami, ale będę odpowiadał. W imieniu naszych słuchaczy oczywiście. Bo wie pan powiedział przed chwilą coś cennego, że zrozumiałam to w ten sposób, że jeśli tak czujemy się dobrze w swoim otoczeniu, jeśli jest nam dobrze i fajnie w pracy, jeśli na uczelni jest okej i podoba nam się to, co nam prezentują, a jeśli nie, to jak w sobie to przełamać, że my musimy do tej pracy, my musimy na te uczelnie, my musimy w tym domu, w którym też na przykład nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. To jest ten problem, bo to są wszystko takie plastry, jak myślę, na przykład muzyka, na przykład świetna, nie wiem, pójść do kina, do teatru, poczytać dobrą książkę, świeca, dobra herbata. To są takie plastry, ale jak nie ma tej bazy... Tą bazą pewnie na ten moment, w moim przekonaniu, będzie... kontakt, relacja, więź, ktoś, kto siedzi obok, ktoś, kto nie zostawia nas samych sobie, ktoś to rozumie, niekoniecznie może udziela mądrych rad, tak, ale sprawia, że nie jesteśmy sami. Powiedziałbym też nie ilość kontaktów, znajomych, lajków na Facebooku i tak dalej, ale obecność kogoś, kto sprawia, że nie czujemy się sami w tym wszystkim i to jest chyba ta baza, od której można wyjść ku dobru. To tymczasem zamykamy na razie. Jeszcze bym chciała pani Agnieszki posłuchać, ponieważ zdaje się, oczywiście, że z panem doktorem to trzeba nam się będzie umówić wieczorem na Nocne Polaków rozmowy. Tymczasem pani Agnieszko, już za tydzień, w przyszłym tygodniu, w czwartek, rozpoczyna się to pierwsze Wielkopolskie Forum Zdrowia Psychicznego i ono jest skierowane właśnie do kogo? Dla kogo wy to przygotowujecie? Cykl wykładów, konferencja. Tak. Tak naprawdę dla wszystkich osób, które są zainteresowane zarówno zdrowiem, jak i zdrowiem psychicznym, dla osób, które chciałyby trochę pogłębić swoją wiedzę na temat właśnie świadomości pomiędzy i ciałem oraz psychiką, czyli tą psychą naszą. Jak z pani doświadczenia wynika, tacy zwyczajni ludzie, że tak powiem kolokwialnie, z ulicy przychodzą na te wykłady i są zainteresowani? Są to osoby często starsze, bądź osoby młode, które gdzieś tam studiują, czy kończą studia i myślą o swoim rozwoju osobistym, ale na forum już zgłosiły się na przykład pedagodzy poznańskich liceów,
oddziałów, socjolodzy, psycholodzy oraz studenci, którzy jakby tematem zdrowia i tematem profilaktyki zdrowia psychicznego są zainteresowani. Czyli ta równowaga, bo w waszym stowarzyszeniu, w stowarzyszeniu Psychesoma, ta równowaga między zdrowiem ciała i zdrowiem duszy jest zasadniczą sprawą. Tak, tą ideą w ogóle do powstania tego pierwszego forum zdrowia psychicznego było właśnie przekonanie, że warto budować tą świadomość na temat połączeń między ciałem a psychiką. Nie jest to wcale nowe odkrycie, a jednak warto, żeby mówić o tym, jak wpływa nasza psychika na ciało. I podczas forum właśnie o tym powiemy, co możemy zrobić dla swojej psychiki, jakby działając od ciała, czyli porozmawiamy o psychologii odżywiania, porozmawiamy o właśnie wpływie muzyki na psychikę, ale spotkamy też terapeutów, specjalistów, naukowców z zakresu zdrowia publicznego, którzy opowiedzą nam o różnych postawach prozdrowotnych, o tym, w jaki sposób możemy na to zdrowie psychiczne na co dzień po prostu wpływać. Psychologia odżywiania i diety to bardzo interesujące, już tak brzmi, a mało o tym pewno myślimy. Gdyby Państwo chcieli wziąć udział w tym forum, na przykład 11 o 13:20, ten temat, od którego dziś zaczęliśmy, różne oblicza depresji, co można zrobić, żeby się jeszcze do Was przyłączyć? Tak, najlepiej telefonicznie zadzwonić do nas i zarejestrować się pod numerem 61 820 2746 lub pod numerem komórkowym 502 99 4497. To ja powiem tak, te numery zostawimy w naszym sekretariacie. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to tam właśnie będą do pobrania. Stowarzyszenie Psychesoma Polis, pani Agnieszka Frąckowiak, tak, i pan dr Bogusław Stelcer, psycholog, doktor nauk biologicznych, próbowali przegonić ten splin, a przynajmniej dali taki asumpt do refleksji troszkę nad tym, jak to zrobić i jak się nad sobą samym pochylić i pomyśleć. Skorzystajmy z tego, że jest tak piękne słońce i nie ma chmur. Zacznijmy poranek od podniesienia żaluzji i otworzenia okna. To jest takie proste. Ja to robię każdego ranka, kiedy dziecko zaprowadzam do szkoły, kiedy budzę. I widzę, że udaje się otworzyć moją córkę na też właśnie na to, co się dzieje wokół, bo po drodze jest drzewo orzechowe i obserwujemy, jak wrony walczą o te orzechy. Są tak inteligentne, że zrzucają je na ulicę, samochód rozjeżdża, rozbija i wtedy mają po prostu śniadanko albo deser. No, przecudne rzeczy są wokół nas. Nie tylko patrzeć, ale widzieć. Widzieć, nie patrzeć, a widzieć. To ze mną chyba nie tylko słuchać, ale też słyszeć. No i szanować mądrość ludzi wokół nas. Bardzo dziękujemy. Co z tobą? Chyba nie jest tak źle w takim razie, bo wczoraj miałem taki przebłysk, że poszedłem sobie pod drzewo kasztanowiec i zbierałem kasztany, jak ze starych. O, a ja jeszcze w tym roku na kasztanach nie byłam i bardzo tego żałuję. I dzisiaj obiecałam sobie taki spacer. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy ślicznie. Merkury Polskie Radio.